Rzeczpospolita rośnie w siłę. Od początku tego roku w naszym regionie 102 osoby uzyskały polskie obywatelstwo. Na tę liczbę składa się dzisiejsze 12 osób, wszyscy pochodzenia ukraińskiego. Uroczystość nadania obywatelstwa odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Jesteśmy 7 lat i teraz no dla nas to super moment, że już w końcu dostaliśmy obywatelstwo, bo mamy pochodzenie. Dziadek był Polakiem i dla nas to szczęście, że dostaliśmy to wszystko i teraz możemy tu żyć normalnie jak Polacy. Mam pochodzenia po mamie, moja mama była Polka, babcia, prababcia, no i wszystkie po mamie. Oni byli z zachodniej Ukrainy, tam obszaru Chmielnickiego, ale potem moja mama przeprowadziła się na Dniepropetrowsk, ale no jakby wychowała się w taki z szacunkiem do Polski. W Polsce to już jestem od 26 lat. Wewnątrz dawno już czuję się Polką, ale dlatego trzeba było jeszcze potwierdzenia i dokumentu. No i ogólnie chciałabym uczestniczyć i w wyborach, i w różnych takich ważnych. Dlatego chcę być rzeczywiście potwierdzona, że jestem Polką. To trzecia taka uroczystość, ponieważ postanowiłam od momentu, kiedy objęłam tą funkcję, nadać temu specjalną rangę i żeby te zaświadczenia nie były odbierane w zaciszu gabinetów, tylko po prostu spotkać się z osobami i właśnie zapytać o to, jak ważne jest dla nich to, że od dzisiaj są uznani za obywatela polskiego. Jeżeli chodzi o uznanie za obywatela polskiego, to cudzoziemiec powinien posiadać stały pobyt lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, który też jest rodzajem stałego pobytu. I od tego czasu, od otrzymania tych decyzji, ustawa mówi o kilku okresach. Niektóre osoby czekają 3 lata, inne osoby, na przykład małżonkowie obywateli polskich, czekają 2 lata od stałego pobytu i najkrócej czekają osoby z polskim pochodzeniem, czyli od otrzymania stałego pobytu rok czasu.